Dzień dobry, mam na imię Wiola i zapraszam Was na kolejny odcinek serii Pierwszy rejs z dzieckiem po Mazurach. Na Waszą prośbę przybliżymy Wam, na co zwrócić uwagę, pakując torbę dziecka. Zaczynając od samej torby, pamiętajcie, że musi być ona miękka, ponieważ musi zmieścić się w jednej z bakist na jachcie. Ogólnie na samym jachcie nie mamy aż tak dużo miejsca, dlatego jeżeli wybieracie modyfikację torby podróżnej bądź torby na kółkach, to polecamy Wam ją zostawić w aucie na parkingu jeszcze przed wypłynięciem. Na słoneczne dni proponujemy zabrać Wam czapkę z daszkiem osłaniającą kark. Możecie również zabrać chustkę bądź turban, ale wtedy nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych dla dziecka. Kolejna ważna rzecz to strój kąpielowy. Jeżeli wybieracie taki standardowy strój kąpielowy, to polecamy Wam zapakować również krem z filtrem, 30 bądź 50. Co do 50 najlepszą opcją będzie w sztywcie, ponieważ bardzo łatwo się go aplikuje. Jeżeli chcecie uniknąć takiej częstej aplikacji kremu, to polecamy wybrać strój kąpielowy z ochroną, czyli z długimi rękawkami. Pakując obuwie, pamiętajcie o tym, żeby wybierać takie, które jest antypoślizgowe i ma zapięcie wokół kostki, co na pewno ułatwi dziecku przemieszczanie się z kei na jacht. Na wietrzną pogodę zapakujcie opaskę bądź czapkę osłaniającą uszy, do tego bandankę. Warto również zabrać windstopper, a jeżeli go nie macie, to wystarczy zwykła bluza z kapturem i do tego kamizelka od wiatru. Na jachcie nie powinno zabraknąć również kilku ulubionych zabawek dziecka. Pamiętajcie o zdrowych przekąskach, a w każdym porcie znajdziecie fajny plac zabaw, dlatego przydadzą się zabawki do piasku bądź do wody, takie jak rękawki czy koło do pływania. Na koniec chciałabym Wam przede wszystkim powiedzieć, że nie bójcie się, ponieważ rejs z dzieckiem po Mazurach to niezapomniana przygoda, a im młodsze dziecko, tym szybciej załapie bakcyla do żeglarstwa i w przyszłości nie będzie miało z tym najmniejszego problemu. Dzięki za uwagę i że poświęciliście tą chwilę na obejrzenie tego filmu. Jeżeli Wam się podobało, zostawiajcie łapki w górę. Zapraszamy również do subskrypcji kanału Bielak Czartery. A jak macie jakiś fajny pomysł na kolejny film, zostawiajcie propozycje w komentarzu.